Tarnowia Basket gościła u siebie Polkonty Maxium. Mecz zakończył się przegraną gospodarzy 69-76. Zwycięska drużyna zagra w finale Pucharu Polski PZKosz. Tarnowia rozpoczęła grę w nie najlepszym stylu, dając Polkontom 14-punktowe prowadzenie po 20 minutach meczu. W końcówce niewiele zabrakło, gdzieś pojedyncze akcje, detale, brak gwizdka lub zabrzmienie gwizdka sędziów też na pewno decydowało o tym, czy punkty padły, czy nie. My musimy po prostu w każdym meczu zagrać na 100% od pierwszej do ostatniej minuty i wtedy myślę, że jesteśmy w stanie wygrać z każdą drużyną w drugiej lidze. Po przerwie tarnowscy koszykarze pokazali dużo lepszą grę. Wynikiem tego był dwukrotny remis, jednak rywal był skuteczniejszy i ostatecznie zwyciężył. I to zupełnie inaczej w drugiej połowie wyglądało, tak? Od początku, jak wyszli chłopacy z szatni, wiadomo było, że teraz zagrają na swoim poziomie, no ale zabrakło, tak? No szkoda, bo chcieliśmy w tych rozgrywkach też zaistnieć i awansować do Final Four. Spróbujemy za rok w takim razie. Przed Tarnowią Basket kolejne mecze w drugiej lidze. Widzimy się na trybunach.